Paweł Machała, telewizja Idź Pod Prąd. Gościmy dzisiaj na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Strachowicach, a zostaliśmy tu zaproszeni przez bardzo ciekawych, powiedziałbym nawet rewolucyjnie ciekawych konstruktorów, mianowicie przez Przemysława Jaworskiego i Rafał Cygański. Rafał Cygański. Panowie reprezentują firmę JC Armament, która zasłynęła w najnowszej historii Polski tym, że przyczyniła się do skonstruowania, właściwie skonstruowała, bo to są ci konstruktorzy, karabinek. Jak to się stało, że dwóch cywili, prywatnych tak zwanych, skonstruowało karabinek? Wydaje mi się, że po prostu trzeba chcieć. Kiedyś siedzieliśmy i stwierdziliśmy, że fajnie by było zrobić broń, która wejdzie do plecaka. I tak nam się wydaje, że się to udało. Nie było może to takie mega szybkie i mega proste, bo zbiegło się to z targami MSPO w 2019 roku, tak? Tak. I my się tam mieliśmy wystawiać z naszymi systemami tarcz strzelackich, które robiliśmy i do tej pory robimy. Możecie nam zobaczyć sobie na naszej stronie, na necie. Natomiast tak pojechać na targi zbrojeniowe bez karabinu, to było trochę miałkie. Mhm. I zaczęliśmy przy tym już się tam kręcić i tam zostało w sumie pół roku jakoś, tak? To było do... Tak, bo samo projektowanie zajęło 6 tygodni, 7. Tak. A mieliśmy tylko problem z wykonaniem, bo dużo rzeczy musieliśmy pozlecać, jeżeli chodzi o tam części broni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast całe złożenie broni już na szkielecie, no to już było delikatne wyzwanie. I powstał nasz pierwszy model, taki można powiedzieć prototypowy, tak? To było Black Widow MK1. Mhm. Testowaliśmy go po targach no prawie rok. Z takim skutkiem dosyć pozytywnym, nie zacina się specjalnie, nie ma z nim jakichś problemów. Przejechał ponad 20 tysięcy strzałów, prawie 25 tysięcy strzałów na swojej lufie. Jest w muzeum firmy, że tak powiem, no i on się przyczynił do tego, żeby zacząć pracować nad modelami 2 i 3, no bo to jest normalna rzecz, że nikt nie powie, że zrobił coś od razu, jest takie świetne, super, doskonałe, tylko to wymaga jakiś tam zawsze przeróbek i jakiś tam zmian. Także tutaj potem powstały modele MK2 i MK3, które już jest takim gotowym wyrobem, można powiedzieć, nie? I pozbawionym, znaczy nam się wydaje, że pozbawionym jakichś tam specjalnych wad konstrukcyjnych, co zresztą się okaże w testowaniu już i dłuższym użytkowaniu. Na razie chodzą, na razie się to wszystko dzieje dobrze i mam nadzieję, że tak zostanie. Kto jest odbiorcą tego typu broni, tego konkretnego karabinka? No, generalnie chodzi o to, że taka broń jest dedykowana pod konkretnego użytkownika, tak? Nam to jest nasz flagowy sprzęt, który ma 48 cm długości razem z lufą, 10,3 cala. Broń dedykowaliśmy do ludzi, którzy potrzebują broni krótkiej, tak? Tutaj, gdzie jest mało miejsca, gdzie potrzeba się gdzieś przemieszczać, czy w pomieszczeniach, czy w autach. No, broń jest ultra lekka, waży w granicach 2,7 kg. A, jakoś tak. 2,7 kg, oczywiście bez magazynka, bez optyki, ale no, tak jak widać, można operować ją jedną ręką, jest to broń dosyć kompaktowa, tak? Więc na początku to było to dedykowane pod względem użytkowników bardziej instytucjonalnych, tak? Bądź posiadających odpowiednie zezwolenia na broń tych rozmiarów, ale potem przeszliśmy do broni, można powiedzieć, które może kupić praktycznie każdy użytkownik, bo ten model na już kolbie, która jest na stoku całym, tak, może być tak ułożona, że spełnia wszystkie tutaj wymagania ustawienia amunicji i może być zakupiona przez osobę prywatną. Tak samo broń, która jest już typowym karabinkiem, tak, szturmowym, znaczy szturmowym, takim użytkowym, tak, wyposażona w kolbę typu AR. I to już jest broń, którą może mieć praktycznie każdy. Lufy od 10 do 14 cali. To też jest taka gama, że chyba każdego zadowoli. Więc powiem tak, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie projekt jest, można powiedzieć, na starcie. Mhm. Skończyliśmy fazy testowe, wdrożeniowe. Zaczynamy produkcję i od kolejnego miesiąca sprzedaż. Natomiast jak się to będzie kształtowało, no ciężko nam powiedzieć, tak? No wiadomo, jeżeli się
będą odzywały do nas rynki instytucjonalne, to będziemy się z tego bardzo cieszyć, bo broń też jest w ogniu ciągłym. Natomiast jeżeli będzie chciał to nabyć prywatny użytkownik broni, jak najbardziej też. Mhm. Także nie mamy, że tak powiem, ograniczeń, nie mamy jakoś tak bardzo zamkniętego jakiegoś tam pułapu rynkowego. Jasne. Jak wygląda kwestia produkcji broni w Polsce? Wiem, że to trudny proces, zgaduję, ale wiesz, jako ten od administracji w waszej firmie, coś więcej na ten temat. Jak wyglądało w przypadku Black Widow 3? Wiesz, same koncesje czy zezwolenia, jeżeli nie jesteś osobą karaną i jakimś ekstremistą, tak, to no, nie jest to jakieś straszne ograniczenie. Wiadomo, że to nie jest, nie zrobisz tego w domu, musisz spełnić warunki lokalowe i tym podobne rzeczy, które tam nakłada na ciebie Straż Pożarna, Ochrona Środowiska i inne instytucje. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no, to jest szaleństwo, tak? No bo zderzasz się ze ścianą. Generalnie. Wiele rzeczy byśmy chcieli pozlecić, tak? No ale były sytuacje takie, że no, szukaliśmy partnerów w różnych dziedzinach. Efekt, robimy to sami. Po nieudolnych próbach, tam, które chcieliśmy tam gdzieś komuś podzlecić. Jeżeli chodzi o finanse, nie korzystam z żadnych dotacji, więc to jest też dalej szaleństwo, bo nie dość, że firma musi na siebie zarobić, to jeszcze musi zarobić na projekt, więc gdybyśmy nie musieli zarabiać jeszcze na projekt, to byśmy projekt zrobili dwa razy szybciej, tak? Gdybyśmy się mogli nad nim tylko skupić. Natomiast no, no jest to ciężkie, tak? To nie jest jakiś łatwy kawałek chleba, bo nie ma żadnej pomocy. Jeżeli patrzymy sobie na może nawet na nie Europę, tak? Bo u nas, no, chociaż w Europie też są wspierane startupy, szczególnie takie, które coś noszą, a nam się wydaje, że jednak jeżeli nikt nie robi broni w Polsce, a ktoś zaczął już ją robić, to może warto się zainteresować. Więc tutaj to jest mogło być milczeniem, tak, na to, że no nie ma żadnego odzewu. Tak bardzo się odzywają ludzie z zagranicy i mamy tam jakieś wstępne propozycje współpracy spoza Polski. Natomiast u nas po prostu udaje się, że tego nie ma. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale wydaje mi się, że też nie tylko chodzi tutaj o ten aspekt rynku zbrojeniowego, tak, taki szczególnie newralgiczny, tylko tak jest w wielu przypadkach, tu nie ma jakiegoś wsparcia, tak, wiesz, jak mamy w jakichś takich zachodnich gospodarkach, że jeżeli coś jest sensownego, jeżeli ktoś już włożył kupę kasy, że jeżeli ktoś już przebrał ten najgorszy moment i udowodnił, że coś faktycznie jest i działa i może warto to sprawdzić, no to u nas to wygląda w ten sposób, że lepiej dać dotację na przykład na napisanie tony papierów, na przykład badamy, czy nie wiem, wpływ autostrady na motyla, który fruwa, zresztą nie mamy jeszcze ekologii, tak? Ale to nie wnosi nic, tak? To jest tylko papier, który gdzieś tam idzie, ktoś na to bierze kupę pieniędzy, natomiast nie wspiera się nic realnego. Takiego, że faktycznie, no okej, może pomożemy coś wdrożyć, może damy jakiś support, może damy jakieś wsparcie. Nie, tego się po prostu, wiesz, no jest to po prostu trochę takie, wiesz, dziwne, bo startupy jednak budują gospodarkę i gdzie indziej poza granicami kraju jest to namacalną rzeczą. No, wasz karabinek narobił zamieszania, narobi pewnie jeszcze zamieszania i stanowi oczywisty z oczywistych względów konkurencję dla różnych państwowych firm. Czy nie boicie się, że ta konkurencja spowoduje jakiś rodzaj nękania przez państwo was, na przykład kontrolami czy jakimiś urzędnikami? Powiem ci tak, że mam nadzieję, że nie. Jesteśmy... Poza tym chyba nie jest taką znowu konkurencją. Dokładnie. To jest zupełnie inny... Zupełnie coś innego niż to, co produkuje ta niby konkurencja. Tak. No to jest... Po tym, wiesz, dla nas to jest konkurencja. Ja bym chciał, żeby polski przemysł zbrojeniowy był bardzo dobry. Dlaczego? By to przynajmniej pomogło, nie? Jeżeli w Stanach Zjednoczonych mamy dziesiątki dobrych firm, które produkują broń i cokolwiek przyjdzie do nas ze Stanów, to jest dobre. Może być nawet złe, ale jest dobre, tak? No, w Stanach jest dobra broń. Gdybyśmy mieli dobrą broń taką, której, wiesz, na jakimś wymiernym oceną jej jakości jest sprzedaż za granicę, no bo dla mnie to jest to, że jeżeli gdzieś eksportujemy broń, tak, i nikt od nas nie musi jej kupić, a kupuje, no to ona jest dobra, tak? Gdyby nasza broń była na świecie znana, to kolejny wyrób Polski byłby siłą rzeczy dobry, więc ja nie traktuję tego jak konkurencję. Tak samo jak powiedział Przemek, to nie jest konkurencja.
nie mamy karabinów szturmowych typowych, ani snajperskich, tak? To jest broń dedykowana pod pracę zupełnie, zupełnie inną, tak? Pod innego użytkownika. Więc czy konkurencja, a kontrolę? Powiem Ci tak, że już nieraz nasza historia pokazała, że firmy, które coś wnosiły, nagle przestawały istnieć. My jesteśmy transparentni, nie ukrywamy się, nie boimy się podsłuchów, nie boimy się inwigilacji. No robimy coś normalnego, tak? Zresztą wystawiamy się na targach. No, po prostu zrobiliśmy karabin, tak? No, nie sprzedajemy go do ekstremistycznych organizacji. natomiast wiesz, to jest dla nas coś normalnego. Jak wiesz, no, ktoś produkuje, czy nie wiem, piece, czy kurczę rowery, no to ktoś produkuje karabiny. No, normalna sprawa. Jak u nas to się nagle z tego się robi wielkie halo, że to jest Boże, bo to jest broń. No, czy bronią nie jest na przykład widły, czy nie są bronią? Są widłami. Widły są bronią. No teraz w Szwecji gość strzelał z łuku, tak? No to jak tak to wiemy, to w bronią jest wszystko. Kamień, nie wiem, no patyk. Nie musi być karabin. W każdym razie proces konstrukcji i produkcji, tej wstępnej, jak rozumiem, zajął Wam parę lat. To było 2 lata? 3. 3 lata. To i tak kilka razy szybciej niż znanym producentom polskim wyprodukowanie czegokolwiek. Jak to się dzieje właśnie, że taka mała firma o tak ograniczonych środkach, przepraszam, nie chcę Was obrazić, ale po prostu nie, z siły, nie, tak? Nie, nie. Robi coś takiego, tak bezawaryjnego, tak dobrego w tak krótkim czasie. Nie bierzemy wypłaty pierwszego. Tak po prostu. I nie mamy czasu robić tego całe życie. Poza tym, wiesz co, tak dodam, jak ja na przykład piszę do działu, wiesz, na przykład, bo wiesz, różnie mamy, różnymi jesteśmy w stanowiskach różnych każdego dnia, tak? Czasami ja galwanizuję, Przemek konstruuje, potem Przemek robi coś na frezarce, a ja na przykład jestem w magazynie broni, tak? No mamy różne funkcje wtedy, nie? Ale jeżeli na przykład ja pewnego dnia mam uwagę i piszę do działu wdrożeniowego, tak? Jakąś uwagę, na przykład, nie muszę uczyć tego na papierze i też nie oczekuję od tego na przykład jakiejś gratyfikacji typu na przykład 100 tysięcy złotych, bo wpadłem na pomysł, że ta śrubka będzie nie z przodu, tylko bardziej z boku, tak? Więc na to nie mamy czasu. Przemek to po prostu kasa. Na mnie spada z nieba. Jakie macie plany na przyszłość? Jakie marzenia być może? Powiem Ci, najbliższa przyszłość? Sylwester w górach. A tak szczerze? Wiesz co? Wydaje mi się, że to, że się komuś to podoba, to już jest dla nas, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Przemka, jakaś gratyfikacja, tak? A jak tym pójdzie zwrot, chociaż zwrot środków, będzie bardzo fajny. Jak my tym zarobimy, będzie jeszcze lepiej, tak? Ale tutaj jeszcze nie mamy ostatniego słowa, bo po tym projekcie mam jeszcze kilka innych. Tutaj Przemek może Ci ten rąbek tajemnicy uchylić, bo tam mamy w planach parę ciekawych rzeczy. Mamy tego 36 giga. Tak, na dysku. Ale możesz streścić w 2 minuty? No w 2 minuty będzie ciężko. Jaki kierunek widzicie rozwoju, jeśli to nie jest jakaś tajemnica biznesowa? Gdzie widzicie jeszcze niezagospodarowany teren w Polsce? W Polsce? Gdzie widzisz jeszcze niezagospodarowany teren w Polsce? Znaczy w Polsce, to powiem się tak szczerze, jest mnóstwo niezagospodarowanych. Cała Polska jest niegospodarowana, naprawdę. Jakbyś się tak bardzo uparł i ograniczył administrację, to się okazuje, że tych, co pracują, faktycznie coś wytwarzają, jest garstka. No przepraszam, no weź pozwolenie, znaczy pozwolenie, urzędnicy no w jakimś tam stopniu muszą być, tak? To coś tam, wiesz, coś też ważnego robią, bo segregują to nasze życie, tak? Ale w tym momencie mamy abstrakcję. Mamy ludzi, którzy sprawdzają sprawdzających, którzy sprawdzają tych, co sprawdzali. Halo, my się to rozjechaliśmy w tym momencie, także no i wiesz, nie ma tego wsparcia, wszystko możemy zrobić, tak? Począwszy od, wiesz, od ekologii, czyli nie wiem, recyklingu, po nie wiem, po konstrukcję broni, tak? No to można robić masę rzeczy, tylko żeby ktoś tych ludzi wsparł, tak? Żeby to nie było, wiesz, na papierze, że kasę dostaje ten, co na przykład będzie, nie wiem, budował hotel, tak? Bo ma już ich 3 i łatwo dać mu kolejną dotację, tak, z Unii, bo on spełnia warunki, tak? Bo spełnienie warunków do dotacji to nie powinno być, wiesz, obwarowane tym, że masz na koncie już parę milionów i ewentualnie dotację spłacisz. No, państwo też powinno wziąć ryzyko, tak, że gdzieś technologia czy jakieś rozwiązania biorą się nie stąd, że wspieramy ludzi, którzy już mają, tylko tych, którzy nie mają, a może mają pomysły. Więc no,
sorry, wszystko możemy zagospodarować. Tutaj jest masa miejsca na to. W każdym razie listopad to start sprzedaży, tak? Tak planujemy, a potem się bierzemy jeszcze do pracy nad tematami kolejnymi. Więc mam nadzieję, że się wyrobimy, że to faktycznie po wszystkich świętych już pierwsze egzemplarze trafią do naszych wybranych sklepów. Jakieś ostatnie słowo dla naszych słuchaczy? Zapraszam na strzelnicę. Tak, zapraszamy na strzelnicę. Znaczy, wiesz, poważnie, jeżeli chodzi o to, to każdego, kto chce przedostawać, załóżmy, tak, kto będzie miał tę ochotę, zapraszamy do, mamy dwa obiekty, z którymi współpracujemy, to jest tutaj strzelnica Polskiego Związku w Starachowicach, koło Łowieckiego i strzelnica Laki Strzał koło Michowa pod Krakowem. Zawsze chętnie jakąś grupę zorganizowaną, bo to wiadomo, że się z wyjazdem jakimś tam poświęconym czasem, więc jak się tak trochę ludzi gdzieś tam zorganizuje, to przyjedziemy, zrobimy prezentację. Nie ma na przykład kłopotu, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, zawsze może nas napisać czy na Facebooku, czy zostawić info na pośrednictwie strony internetowej. Jesteśmy otwarci. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Mogę Wam powiedzieć w imieniu moich przyjaciół z telewizji Idź Pod Prąd, ale myślę, że naszych słuchaczy i całkiem sporego grona Waszych sympatyków i tych, co Wam kibicują w Polsce, powodzenia. Jesteście, po prostu można być dumnym z takich rodaków jak Wy, bo zmieniacie rzeczywistość. To jest pierwszy karabinek w Polsce skonstruowany w taki sposób, wydaje mi się, po wojnie. W ten sposób taki prywatny, że tak powiem, i oddolny. Wspaniała sprawa, więcej takich pomysłów Wam życzę. Był z nami dzisiaj Przemysław Jaworski i Rafał Cygański, właściciele firmy JC Armament. Dziękujemy Wam i do zobaczenia. Dla mnie mega wygodny temat. Mega wygodny temat i on naprawdę się potrafi fajnie zachowywać bez jakiegoś tam specjalnego, bez specjalnego odrzutu. Jest w sposób przyjemny. Nie męczę w strzelaniu. Pomimo, że do tej kolby się trzeba dopasować, tak? Bo tutaj jest mała różnica. Oczywiście komora pusta, żeby każdy widział, bo będziemy pokazywali, tak? Rozsuwasz się jednym pociągnięciem, natomiast nie układasz jej klasycznie, tak? Nie układasz jej tutaj w dołku strzeleckim, bo wtedy wiadomo, no jest to wszystko bardzo, bardzo krótkie, tak, na tej linii. Tą kolbę zapierasz o klatkę piersiową, dociskasz brodą i masz normalną linię celowania. Więc wystarczy tam, załóżmy, 15 minut obycia z bronią i już się to staje w miarę naturalne, tak? Natomiast jest fajna bezkrótka. I na pewno na początku każdego, wiesz, zawsze gdzieś tam blokuje, to będzie kopało, tak? Nie. To nie kopie. Jak sobie trzymasz nawet w takiej pozycji, nie poczujesz odrzutu. Zresztą zaraz będzie strzelać, bo tego wam nie odpuścimy. Dzięki. Tutaj to jest to, wiesz, o czym mówiliśmy, tak? Jestem dosyć niski, więc prowadzę auto na maksa, przez co wiesz. Kierownicę mam na maksa opuszczoną i dosyć blisko fotel. I nawet w takiej pozycji mogę sobie bardzo dobrze ułożyć z przodu karabin, tak? Nie przeszkadza mi przy operowaniu kierownicą, przyrządami, dźwigniami, tak? W razie sytuacji, załóżmy, kryzysowej zagrożenia, otwarcie ognia przez szybę, to jest kwestia przełożenia, tak? To jest wyciągnięcie broni. Nie przeszkadza mi tutaj nic, nie mam ograniczeń kolby i mogę już otworzyć ogień, tak?
kierunku zagrożenia, wysuwam koło, wyprowadzę go celnie, tak? Jeżeli chodzi o zmianę sektora, to samo. Jeżeli potrzebuję prowadzić ogień na prost przez szybę, mogę to zrobić. Przerzucenie broni prawo-lewo, mogę to zrobić i w każdym momencie potem wysunięcie kolby, to jest po prostu kwestia chwili, tak? Nie muszę się tutaj martwić, że gdzieś w którymś momencie będę miał problem, żeby, że tak, wiesz, broń mi gdzieś się przeklinuje, tak? Więc operowanie w krótkich i wiesz, takich zwartych przestrzeniach bronią jest dosyć proste. Możesz tak samo sobie broń przewozić przy nodze, tak? Jest niewidoczna. Więc tak jak mówimy, no, generalnie ten karabin powstał po to, żeby w takich wąskich, ciasnych pomieszczeniach czy przestrzeniach się poruszać z nim, tak? Żeby on był kompaktowy. I tak, jak widzisz, kompaktowy jest. I nawet z kobą wysuniętą w dalszym ciągu jest wygodny do operowania, rozumiesz, w aucie. Jest krótki i masz połączenie, wiesz, siły ognia karabinu szturmowego, nabój pośredni z wielkością PM-a. Ten karabinek nawet z kobą złożoną jest niewiele większy od HK M5, w tego zwykłych rozmiarach jest mniejszy. Rozmiarów w sumie z Uzi z wysuniętą kolbą, a w opcji transportowej też, kiedy można otworzyć ogień, jest naprawdę miniaturowy. Także no, do tego został mniej więcej przewidziany. Vale, estamos.